sure, yeah. Wishing me to call you when you turn me on. The way you tell me you want me down. Siemaneczko, witajcie na kanale podróżnicy.pl. Dzisiaj jesteśmy w Grudziądzu, Monia ma urodziny, 100 lat, kochani, jeszcze raz. Życzenia były, kwiatki były. Zostawcie lajka i suba. Pozdrawiamy. Właśnie pani przyniosła piwo. Tak, właśnie wjeżdża piwko. Dziękujemy. Jeszcze raz chyba to będziemy musieli nagrać. Dzięki. Przepraszam. Nic nie szkodzi. Nie, luzik. Dzięki. Naszą wizytę w Grudziądzu zaczynamy od... wizyty w restauracji Loft. Tak jest. Tutaj koleżanka poleciła Łukaszowi, tak? Tą, tak, pozdrawiamy koleżankę Sylwię i jej bratową, bo to ona jest z Grudziądza i poleciła, o tak. I ta restauracja, słuchajcie, znajduje się dosłownie sekundę od naszego mieszkania, które wynajmujemy, a wynajmujemy mieszkanie centralnie na rynku. Rynek, w centrum. Tak, w samym centrum, także przy samych bulwarach też, także jest naprawdę piękny widok i przeszliśmy się, zobaczyliśmy jak jest, a jutro zaczynamy zwiedzanie. Oglądajcie ten odcinek, nie będziemy przedłużać, lecimy z tematem, siemka. No Monia, próbuj, co tam masz, tagiatelle jakieś? Tagiatelle z kurczakiem i ze szpinakiem, a że ja kocham szpinaki, też często robię w domu. Co prawda Łukasz średnio lubi, ale my z Borysem bardzo. To no próbuj, czy to jest... To zamówiłam sobie. Na pewno się da, bo... gotują w tym lofcie. Także można lofciać, czy można nie lofciać? Ale gorące. No jak, smak? Identyczne jak moje. Tak? Przepyszne. No tak, tak, no. Skromnie mówiąc. No, no nie, no przepyszne, naprawdę. Identycznie smakuje jak ja robię w domu. Ja mam tutaj sałatkę z kurczakiem grillowanym. Teraz przetestujemy. No. A pani tak podeszła? To sałatka to dla pani już pomyślała pewnie, że wiesz, no bo sałatka to taka... Nie, bo powiem wam, że mają spaghetti bolognese, ale w wersji wegetariańskiej. Ja chciałem coś z mięsem, a tak... Wolę z pomidorami sosy. A ty rzadko właśnie zamawiasz carbonare, nie? Albo no jakieś ja takie... lubię, ja wolę właśnie pomidorowe. A ja właśnie lubię sosy. Te śmietanowe bardziej niż te pomidorowe są właśnie. Te śmietanowe. No, no nie, dla mnie właśnie są zajebiste. Ja się zabieram za sałatkę. Ja też. Bo głodny jestem. Dobre, soczysty kurczak, naprawdę nieprzesuszony. Soczysty? Mhm. Ale wygląda naprawdę ładnie. Dobre. Do tego... musztardowy sosik, taki miodowo-musztardowy. Rebet. Ale też pięknie podane, nie? Trzeba przyznać, że naprawdę bardzo ładnie podane. Estetyka ważna jest. Tak, i widzieliśmy tutaj panie obok przy stoliku, zamówiły hamburgera, też był super podany, jakieś polędwiczki, w ogóle wyglądało to naprawdę świetnie. No i co, jak smakowało w lofcie jedzonko? No kurde. Dobre, wypas, nie? Wypas. Polecam jak najbardziej, naprawdę. No. Jeszcze do tego piwko i macie pełen zestaw, tak no, naprawdę. No, ale powiem, jaka jest pogoda mega no dzisiaj. No jest tak ciepło, słuchajcie. Która jest godzina? Weź zerknij. Jest godzina, czekajcie, bo ja tutaj robię zdjęcia. 20:20 prawie. Jest tak, nie wiem, jest 20 stopni, no na pewno, fajnie. Nie? No niestety... Z tego co widzieliśmy, no to pogoda nam ma się popsuć jutro i sobota, niedziela ale ma padać. Ale wierzę, padać. Że nie będzie cały czas padało, bo to jak... Chociaż, słuchajcie, no jak będzie nawet padało, no to trudno, no zaopatrzyliśmy się w kapoki po prostu, w te peleryny przeciwdeszczowe. A teraz idziemy do Biedronki po mały ekwipunek i zbijamy na chatę, a jutro z rana ruszamy zwiedzać. Uważaj. Miasto, tak, widzę. Chcemy wam pokazać, gdzie sobie ogarnęliśmy mieszkanko. Może będziecie chcieli skorzystać, bo naprawdę fajna opcja za przyzwoite sianko. Chodźcie, idziemy do dużego pokoju. Mieszkanie w pełni wyposażone. Jest wszystko. Jest suszarka do ubrań, jest deska do prasowania, żelazko. Telewizja z kablówką. Łóżko wiadomo, nie? Łóżko dzisiaj spaliśmy, trochę dla nas mało miejsca, ale jesteśmy przyzwyczajeni po prostu do swojego dużego łóżka, tak. Ale spoko, no przecież to tak, tylko na standard, dwie noce. Jak widzicie, bardzo fajny. No i co, lokalizacja jest najważniejsza, tak, nie? Ale tak, to zaraz pokażemy, jak będziemy wychodzić. Wszystko jest zmywareczka,
jest pralka, jest lodówka, w pełni wyposażona kuchnia, także możecie tu przyjechać nawet na tydzień i stolik jeszcze. I spokojnie tutaj żyć jak u siebie w mieszkaniu. Tak. Idziemy zobaczyć łazienkę. No idź pierwszy, idź. No, ciężko. A nie, bo ja muszę tutaj przejść teraz, bo tu jest ciasno. No ale damy radę. No i łazieneczka wygląda. No i łazienka to jak łazienka, no ale jest okej. Okay. Trochę prześwietlone luki będzie. Prysznic, kibelek standardowo. No i tu jest mały przedpokoik jeszcze. Możecie sobie powiesić ciuchy, lustro. I tu jeszcze właściciel rozłożył sporo przewodników, także też możecie skorzystać. Ale jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że właśnie mieszkanie jest położone przy samej informacji turystycznej, do której za chwilę się udamy, jeżeli będzie otwarta. Tak jak Monia mówiła, to mieszkamy właśnie tutaj. Zobaczcie, tu jest informacja turystyczna. I to jest ulica Rynek 3/5 dokładnie. Tak jest. A jak Monia się odwróci, to pokażę Wam dokładnie, że jesteśmy w samym centrum. Przy samych restauracjach. O, a tutaj jedynka Polskie Radio coś akurat nagrywa. Także lokalizacja jest super. Macie, wiecie, do wszystkich tych takich starych zabytków bliziutko. I fajne jest to, ja lubię na przykład o poranku, jak wszystko się teraz budzi, nie? Wszyscy przyimprezowali pewnie wczoraj, wiesz, a dzisiaj jest tak rzeźko jeszcze z rana, tak, nie? Świeżo. Tutaj gdzieś tam pani jakieś śmieci tak, wyrzuca, się rozkładają tu ktoś zamiata, dopiero, wiecie, tak, tak zaczyna budzi budzić się do życie. Miejcie informację turystyczną i na uliczce Mikołaja Reja znajdziecie kawiarnię Fado, gdzie możecie wypić pyszną kawkę, zjeść ciasteczko. Tak, i na pewno rozpoznacie tą ulicę, dlatego że u góry rozwieszonych jest pełno parasoli, w ogóle uliczka jest mega klimatyczna, są niebieskie ławy, jakieś palmy, w ogóle to wygląda jak w jakimś innym kraju. Mhm. No przepiękna, po prostu już dawno nie widziałam takiej pięknej ulicy. W środku też jest klimat i w ogóle widzę, że deserki i ciasteczka wyglądają zachęcająco. Więc... Chociaż my jesteśmy po śniadaniu, więc no nic nie wepchniemy, tylko kawkę. No wystrój jest zrobiony ciekawie, z tyłu zobaczcie za mną macie galerię sław, że tak powiem. Tutaj widzę jakieś zdjęcia z Jackiem Cyganem, Beatą Tyszkiewicz, różni znani ludzie, którzy się tutaj pojawili. No i wystrój jest naprawdę fajny. O, tutaj kocyczki powieszone. No fajnie, patrzcie. Za mną kolorowo. Przytulnie przede wszystkim, no nie? Mega, mega akcja. Jak ja lubię takie... Także zaczynamy dzień od kawki w Fado, polecamy Wam. Skąd oni takie meble wzięli, to ja nie wiem. Ale wygodny, co? No, śmieszny, fajny. Chyba na Drina tu przyjdziemy wieczorem. No, można, nie? To taki super klimat, naprawdę. Fajnie, fajnie, naprawdę, klimacik jest mega. Zaraz się zapytamy, czy trzeba... A tymczasem sobie będziemy spożywać kawusie. Musimy się streszczać, dlatego że na 10.45 jest spotkanie przed Cytadelą i przewodnik oprowadza podobno po Cytadeli, tak wyczytałam, więc mam nadzieję, że to jest sprawdzone info. Więc idziemy z przewodnikiem? Tak, a mamy 35 minut drogi stąd, bo nie jedziemy autem. Stwierdziliśmy, że nie ruszamy auta już z tego miejsca. A, bo jeszcze jedną rzecz trzeba powiedzieć. Poczekaj, mogę dokończyć? No. Gdzie zaparkowaliśmy, dlatego właśnie, że bardzo ciężko było znaleźć miejsce, no bo to jest przy samej Starówie, nie? Tak, i na samą Starówkę nie wjedziecie autem, raczej jest to ryzykowne, grozi to mandatem, więc w sąsiedztwie Starówki, że tak powiem, bardzo blisko można zaparkować, ale ciężko znaleźć miejsce, nie? Dlatego my krążyliśmy kilka razy, aż w końcu ktoś odjechał i się wbiliśmy. Dokładnie. Zobaczcie, idąc ze Starówki w stronę Cytadeli, idziemy przy rzeczce, ale jest piękny widoczek, zobaczcie. Wisełka tutaj sobie płynie. Fajnie. Macie cały czas taką ścieżkę. Ops. No tak jest. Już widzimy, że to jest Cytadela. Juchu, udało się. Twierdza Grudziądz, dzieło rogowe. Idziemy. A to Wojska Polskiego jest. Zobacz, kochanie. No, no zobaczymy jak to. Czy tu można wejść, czy jak? Się zapytamy. No.
No słuchajcie, doszliśmy tutaj przed bramę do właśnie Cytadeli i dostaliśmy taki przewodnik w informacji turystycznej, który jest z 2020 roku. Jest tu napisane, że w każdą sobotę od maja do września zbiórka przed bramą wjazdową o godzinie 10.45. Ale Luki zadzwonił domofonem tam do, nie wiem, do centrali jakiejś czy gdzie tam. Nie, no po prostu zadzwoniłem, pani powiedziała, że to jest niedostępne, bo to jest obiekt wojskowy. Więc nie wiem, coś tu jest. Nie wiem. Tutaj jeszcze jest napisane na koniec, że zwiedzanie twierdzy jest możliwe po uprzednim ustaleniu ze stowarzyszeniem Rawelin. Więc nie wiem, ale ogólnie jest napisane, że można zwiedzać, więc nie wiem, jakie sprzeczne informacje. Tak, szliśmy 2,5 kilometra, no żeby się dowiedzieć, że nie, wejdziemy. No trudno, szkoda. Szkoda. But I'm from a city that's high school. I give them this and the more I go. Cause you a bad money, she don't love money. She break hearts real fast like I'm money. Wanna swim down to the deep end. Wanna know all my secrets, honestly. Can you keep it real, cause honestly I can tell that you're real fond of me. Baby don't be shy, I can see anything. Dobra, wspięliśmy się na górę Klimek i teraz idziemy dalej. Idziemy zobaczyć widok. Ja już się boję, wiecie, bo mam nagane możliwości. Czekaj, przytrzymaj mi. A tu chociaż wieje troszeczkę. To jeszcze nie sama góra, jeszcze takie schody. Jezu, już się boję. Ale pięknie. No, super. O, oh, wow, ale widok. My child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. Ooh, I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. Znajdujemy się obecnie na najwyższym wzniesieniu w Grudziądzu pod wieżą Klimek. Kiedyś zakon krzyżacki zbudował tutaj zamek. Jest, niestety zamek nie przetrwał, zostało tylko część murów obronnych. W wieży znajdowały się więzienie, ale także pełniła funkcję obronną i wstęp do wieży jest bezpłatny. Może nikt tam nie biletuje, także możecie sobie spokojnie na tą wieżę wejść. Podziwiać panoramę Grudziądza, a jak już zejdziecie z tej wieży, to macie jeszcze studnię, którą możecie zobaczyć, która się zachowała. Obecnie ona ma 20 metrów głębokości. Kiedyś miała pierwotnie 50. Tak, fajny widoczek mamy tutaj na Wisłę i na panoramę miasta, także tak. Możecie nacykać selfiaczków. A my idziemy coś zimnego wypić, bo jest normalnie gorąco, nie? Tak. I nie widać tej burzy na szczęście. No nie widać burzy, ale jest taki upał, że jak wyszliśmy już tam, to myślałam, że się zagotuję na samej górze, naprawdę. A poza tym ja mam mega lęk wysokości, słuchajcie, i nawet na takich, bo ta wieża tak naprawdę nie jest wysoka. Nie jest jakoś. Ale mimo wszystko po prostu od razu widzę siebie, jak lecę, jak wszystko mi wypada z rąk, zawsze tak mam, nie? Ale zawsze wchodzę. Staropolska Góra Zamkowa to się nazywa, moi drodzy kochani parafianie. A jak Wystrój, jaki piękny. Nie, no Wystrój jest... Żarówy, jakie fajne. Ale Wystrój jest czołowy. Browar nie jest tani, bo jeden browar kosztuje 12,50. Wzięliśmy... Powiem szczerze, no to najpierw. No, ale wzięliśmy taki tutaj z browaru grudziąski. Tak, grudziąski. Jakiegoś lagera takiego, nie? Hell's Lager. Ej, jest już po 12, nie? Czyli wiesz, czyli już można... Gentlemani zaczynają po 12, także można, już można. To jest taki upał, że trzeba czym schodzić, a browarek najlepiej ukoi. Po prostu... Pragnienie. Tak. Siadamy i się oddajemy tutaj roz. Ale klimacik jest no, przecudowny, Wystrój. Że poleje browarka. Jeszcze wam tutaj pokażę te lampeczki, to wszystko. I na zewnątrz jest fajny widok, bo widok jest na Wisłę, nie? Tak, taki tarasik widokowy jest, więc fajnie. Child, I know you're hurt and you can't let go.
It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. Ooh, I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Wyszliśmy właśnie z Muzeum Grudziądza, które jest podzielone na 5 segmentów tematycznych, różne okresy w historii. Nie, bo to jest ta historia Grudziądza, o Hermaszewskim macie wystawę na przykład, który zresztą był tutaj w sierpniu tego roku. Pani powiedziała, że naprawdę to jest świetny człowiek. Mimo, że ma 80 lat, tak, to jeszcze... I w świetnym stanie, tak naprawdę, że świetnej tak powiem. Kondycji, w tak, świetnej kondycji. Dokładnie. Podobało nam się, w każdym segmencie dostajecie swojego opiekuna, który was oprowadzi właśnie po danej wystawie. No i co? Warto, moim zdaniem. Koszt biletu to 13 zł za całe to obejście tak naprawdę, a muzeum znajduje się przy Bramie Wodnej w Spiszach, tutaj na Starówce. I co jeszcze możemy powiedzieć? A, i jeszcze chciałam coś dopowiedzieć, że... Że co? Że co, kochanie, widzę, flow ci spada z głodu, nie? Kurde, no że ja bym chciał powiedzieć, że idziemy coś poszukać do jedzenia. Jestem taka głodna, że no przestaję już normalnie myśleć. No śniadanie jedliśmy, a która jest godzina? Tak jakby Boro powiedział, że nie jedliśmy już z 10 godzin. Która jest godzina? Nie, może 10 to nie, ale z 7 godzin nie jedliśmy. Która jest godzina? 15, no. No 7 Dobra, godzin. Idziemy szukać coś do jedzenia. A propos, poczekaj, nie wyłączaj. No. A propos Borysa właśnie, bo on zawsze tak odlicza, wiecie. Mamo, ale ja już nie jadłem 7 godzin, mówi. Mhm. No to już jak to jest możliwe, że on nie jadł 7 godzin? Wiecie, on zawsze musi zjeść regularnie. Także idziemy, bo nie jedliśmy parę godzin na pewno. Oh my child, I know. Hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. Ooh, I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? Ale dobre, powiem wam naprawdę, zobaczcie jak serek się ciągnie. Pyszne. Ogólnie jeżdżąc po różnych miastach, no pewnie w Warszawie byśmy znaleźli jakąś meksykańską, to na 100%, ale ogólnie mało jest w restauracji meksykańskiej. Nie wiem, czy w Olsztynie nie jest jakaś meksykańska, szczerze mówiąc. Nie, chyba nie tam ma. Lubimy takie smaki, nie? Zupy, no, lubimy, takie lubimy. Meksykańskie, takie sami rzeczy. Gdzieś tam tortillo przecież robimy, nie? W chacie jakieś zupy na meksykańskie. Na czosach? No, ja wiem, w długą zalezie można coś, coś ale no, zjeść, można. No. Ja mam naprawdę bardzo dobre. No, no pyszne. Spoko. Mięso mielone, papryka, cebula i salsa. No dobra, zobaczcie, tak wygląda chimichanga. Kurde, naładowane. Czyli naleśniki naładowane mięchem, z papryką, mięso mielone, wiecie, jakieś salsa. No do tego dostajecie dwa sosy, ale pyszne są. Tak. Na ulicy Murowej w Grudziądzu znajdziecie takie specjały, że szok, prawda, kochanie? Pokaż się tu troszeczkę, tak trochę wieje, nie? Wyglądam. Ale dobre było, powiedz. Było przepyszne. Naprawdę, wiecie co? Jakoś polecamy wam. Polecamy to, bo... i wiecie co, to nie jest tak, że wszystko polecamy, ale naprawdę trafiliśmy teraz na świetne żarcie. Tak. Ogólnie tutaj zupka była kozacka, takie nasze smaki, trochę ostre. Ostra, tak jak było lubimy. Mega gorąco, po prostu pot leciał nam z twarzy. Naprawdę. Z twarzy, kapał prawie do zupy, tak, nie żartuję. Nie. Ale polecamy wam, niedaleko Storówy znajdziecie tą meksykańską restaurację. Pycha było. Child, I know you hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve
all the bad and the hurt. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? Witajcie w kolejnym dniu. My już właśnie się spakowaliśmy, opuściliśmy mieszkanie i stwierdziliśmy, że ponagrywamy jeszcze Wam troszeczkę i porobimy zdjęcia. Wybierzemy się, może zobaczymy, jak wygląda ten most tutaj, taki z przęsłami fajny. Może się uda coś z góry. Nagraliśmy już... Ja bym chciała jeszcze spichrza z tamtej strony i tą bramę wodną nagrać. A, no właśnie, dobra. No. I nagraliśmy też, Monia poleciała trochę dronem. Trochę się Monia tym denerwuje, tym lataniem. Tego. Powiem Wam szczerze, nie lubię strasznie dlatego tego. Dlatego ja muszę zrobić uprawnienia i będą lepsze ujęcia. Trochę nie, no po prostu nadzieję. Boję się, że to na kogoś spadnie. Ten Xiaomi jest jeszcze taki duży, bo no te dobrze, DJI są takie malutkie i jakoś różne tak... Różne są. No ja wiem, ale ten, co Grzesiek na przykład ma, to jest taki malutki, no że wiecie, tak. Nawet jak gdyby on spadł, to nic może się by nie stało, a ten to jest taki kolos. I... Dobrze, fajna pogoda jest, bo jest taką, można właśnie w koszuleczce pomykać. Taka mgła trochę, zobaczycie właśnie na przebitkach tak. Z drona, nie? Jak a tutaj... i powiem Wam coś jeszcze. Nigdy nie patrzcie na pogodę, bo to się po prostu nie sprawdza. Znaczy wiadomo, no czasem się sprawdza, ale ogólnie w naszej sytuacji, zobacz, kilkukrotnie tak. Nie sprawdziło. Miało padać lać przez dwa dni, nie? I w ogóle nie padało. I dzisiaj tak samo. Także cieszymy się, że się udało, a jeżeli chodzi o sam Grudziądz, to mega nam się podoba. W ogóle jest taka bardzo ciasna zabudowa, jest dużo klimatycznych uliczek, nie? Super. Tak. Trochę obdrapanych kamieni, troszeczkę takich slamsowatych, to prawda, ale to wygląda, daje no. To jakiś taki klimat właśnie. Nie wiem, gdzie my teraz idziemy. Idziemy przed siebie nagrać, idziemy a wiem. Na kawę najpierw. A, na kawę, tak, jeszcze podładować baterię, a idziemy jeszcze nagrać budynek poczty, jest niesamowity. I Urząd Miasta tam fajny też ma budynek, jak pokażemy wam. All the bad and the hurt. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? Dzisiaj miałem piękny sen. Naprawdę piękny sen. Wolności moja śniłem, że wziąłem z tobą ślub. Tell me you want me down. Done it, I done this before. You falling, I won't catch you. Don't know I'm stalling, 'cause you love to have him all crying. Gonna be sweet day. My zalecieliśmy na małe śniadanko do kawiarni Kontynenty, a teraz przyjechaliśmy do Mariny tutaj trochę pozwiedzać. Nawet pogoda się taka ładniejsza już wyklarowała się, ale jest strasznie duszno. Chodzimy sobie tutaj po moście, gdzie przypięte są kudeczki, wiadomo, z inicjałami. Po mostku tak naprawdę, tak, mały mostek w Marinie, nie? Zakochanych. A przed nami mamy widok na most imienia Bronisława Malinowskiego, olimpijczyka, który zginął w wypadku drogowym na tym moście. Jest to najdłuższy most drogowo-kolejowy w Polsce.
bardzo ładnie wygląda, tak. Zaraz się może nim przejedziemy. Przejedziemy się nim, a jeszcze chciałam opowiedzieć o tramwajach, które jeżdżą w Grudziądzu i chcieliśmy bardzo zobaczyć ten tramwaj przejeżdżający przez te wąskie uliczki, ale niestety tramwaje teraz nie jeżdżą, ponieważ jest remont trakcji, tak? Tak, remont kolejowej. Trakcji jest robiony i tramwajowej, kochanie. No jest tramwajowej, tak. Tak jest, no szkoda, nie udało się zobaczyć, no. Kiedyś wrócimy i zobaczymy, jak to wygląda, a teraz idziemy trochę porobić tutaj ujęć w marinie, pokazać wam, jak to tutaj się prezentuje ładnie wszystko. A bo tak w ogóle to Grudziądz jest najmniejszym miastem posiadającym trakcję tramwajową. Tak. Akurat zobaczcie, załapaliśmy się na rejs z mariny. Rejs trwa pół godzinki i kosztuje 20 zł od osoby. Zapłaciliśmy za dwie osoby 40 zł, prosty rachunek. No i płyniemy teraz w stronę mostu. Płynęliśmy stamtąd właśnie. No i jest pięknie, pogoda fajna, słoneczko wyszło, bryza powiewa, żyć nie umierać. Podoba mi się w tym Grudziądzu. Fajnie też, bo można zobaczyć z daleka te Spiksza, nie? Sobie tutaj, tak, Tak jest. Tak, bardzo fajna atrakcja, że tak powiem, zabierajcie dzieci, małżonki, ciocie, teściowe, zabierajcie i popływajcie po Wiśle, bo warto. O, jak fajnie wieje. O. From a city that's high school, I give them this and the more I go. Cause you a bad man, if she don't love money, she break hearts real fast like common. Wanna swim down to the deep end, wanna know all my secrets, honestly. Can you keep it real, cause honestly, I can tell that you're real fond of me. Oglądajcie podróżnicy.pl. Za nami widzicie budynek Mariny Grudziądz i powiem wam, że nie spodziewaliśmy się, że mają taką szeroką ofertę różnych atrakcji, bo mają i kort tenisowy, i mają noclegi, mają wypożyczenie rowerów, także wypożyczalnie. Mają coś dla turystów zmotoryzowanych. Na Półwyspie Portowym znajduje się 12 miejsc do kamperów z pełnym przyłączem, więc kurde, możecie też kamperkiem zajechać. No i co? Noclegi w bardzo fajnej cenie, bo dwuosobowy pokój tylko 116 zł. Tylko 116 zł. W klimatyzowanym pokoju, tak. Z telewizorem. I jeszcze pewnie z widokiem na Wisłę, podejrzewam, bo no pewnie to jest, tak, z tamtej strony. Kurde, no nie widzieliśmy tego wcześniej. Jakoś poza tym, jak widzieliście, możecie sobie przyjechać na rejsik, popłynąć, tak? Więc no, bardzo fajnie. No bardzo fajnie. Ja żałuję właśnie, że wcześniej tego nie ogarnęliśmy, bo byśmy sobie wzięli rowery chociaż tam na pół dnia, nie? Żeby pojeździć. Bo w planie też mieliśmy zabrać po prostu swoje rowery, ale jak zobaczyliśmy prognozę pogody, że ma dwa dni lać i mają być burze, no to stwierdziliśmy, że jednak rezygnujemy. Ani spadło, ani kropli. Ani spadło, ani kropli. Także nie sugerujcie, tak, się, jest... tak jak wcześniej też mówiliśmy. Tak, tak. No co, ogólnie jak oceniasz to miasto? Bardzo pozytywnie. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona. Cieszę się, że wybraliśmy akurat ten kierunek teraz i myślę, że kiedyś ze znajomymi na weekend wrócimy pewnie. A tutaj z tej mariny do centrum macie około 600-700 metrów. Także, bliżutko, bliżutko. Także wszystko jest nawet blisko siebie. Tak, nocleg tu weźmiecie, to piechotką ciach. Czy na rowerku. Czy na rowerku. Tak, tu wzdłuż Wisły też widziałem, są ścieżki rowerowe. No po prostu super zorganizowane, naprawdę. No dobra, my spadamy i kończymy ten odcinek. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba, łapkę w górę. No i co? No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemanko. Narka. I done this before, you fall. I won't catch you, don't know I'm stalling. Cause you love to have them all crying. Gonna be sweet, telling me you need me. But I'm from a city that's high school. I give them this and the more I go. Cause you a bad man, if she don't love money, she break grass real fast like common. Wanna swim down to the deep end, wanna know all my